Hejka kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj przychodzę do was z takim kolejnym luźnym vlogiem. W ogóle od początku jak zaczynam od razu nagrywać ten filmik, mam wrażenie, że on będzie bardzo chaotyczny, bo nie wiem do końca co chcę przekazać w tym filmiku, ale z racji, że wy lubicie najbardziej takie luźne vlogi, to stwierdziłam, że to nagram. Z racji, że moi drodzy, dzisiaj mamy środę. Ja byłam dzisiaj na studiach, pojechałam później do okulisty z racji, że już totalnie słabo widzę i mam, odebrałam nowe soczewki, także bardzo fajnie. No i słuchajcie, wróciłam do domu, poszłam na strych w poszukiwaniu rzeczy, z racji, że moi drodzy, tak jak mówiłam, mamy dzisiaj środę, a w piątek o godzinie 19:30 mamy lot, z racji, że wyjeżdżam, robię sobie razem z Martyną city break. Już się nie mogę doczekać, z racji, że lecimy do Londynu. Tak, razem z Martyną stwierdziłyśmy, że polecimy sobie na jakieś wakacje, z racji, że nigdy wcześniej nie miałyśmy za bardzo takiej okazji. No my się znamy tak naprawdę od szkoły podstawowej, od pierwszej klasy podstawówki. Przyjaźnimy się tam jakoś od gimnazjum, coś takiego, z jakimiś mniejszymi, większymi przerwami. No i generalnie tak jakoś wyszło, że nigdy nie miałyśmy okazji być razem na wspólnym wyjeździe. W sensie mam na myśli tak sam na sam. Bo wiadomo, wyjeżdżałyśmy sobie gdzieś do Warszawy, jeździłyśmy sobie gdzieś do Łodzi, do Gliwic i tak dalej, na jakieś koncerty czy na jakieś mniejsze, większe wyjazdy. Byłyśmy na wspólnym wyjeździe za granicą, ale to było na wycieczce szkolnej. Właśnie jeszcze w gimnazjum, czy tam w podstawówce nawet. I to była wtedy wycieczka Londyn-Paryż, jechaliśmy autokarem i tak dalej. My się z Martyną tam za bardzo wtedy nie trzymałyśmy jeszcze, więc jakby nie można tego nazwać wspólnym wyjazdem. No ale tak same za granicę nigdy nie leciałyśmy, ani nie jechałyśmy. No i wpadłyśmy na pomysł, że chcemy razem właśnie pojechać w tym roku na jakiś wspólny wyjazd. Mam nadzieję, że to jest pierwszy, ale nie ostatni wyjazd. Mam nadzieję, że takich już będzie teraz tylko więcej i dalsze, i bliższe kierunki, i Europa, i gdzieś dalej. Także mam nadzieję, że ich będzie coraz więcej. No, ale na pierwszy wybrałyśmy Londyn. Wiecie, że Martyna kocha Londyn, naprawdę, w sensie Wielką Brytanię, generalnie vibe. Ona bardzo dużo razy mi mówiła, że chciałaby się tam wyprowadzić, w ogóle bardzo kocha cały vibe, całą otoczkę, wiecie, Wielkiej Brytanii. Ja też bardzo kocham Londyn. Wydaje mi się, że wzięło nam obu się to trochę z Harrym Potterem, trochę z jakichś takich różnych książek i tak dalej. No mam wrażenie, że razem kochamy ten Londyn tak przez taki vibe i takie wspomnienia i taki, wiecie, klimat, jaki ma to miasto po prostu. No i właśnie lecimy od piątku aż do wtorku, z tym, że lecimy w piątek wieczorem, no bo trzeba dolecieć, wiadomo, lot trwa chyba jakoś 2 godziny 15, później jeszcze autobusem trzeba dojechać do centrum, później z centrum, gdzie nas wysiada autobus, jeszcze musimy dojechać do hotelu, także to będzie dość długa podróż. No i wracamy we wtorek wieczorem, mamy lot, także tak to się zapowiada. I stwierdziłam, że nagram takiego vloga, jak wam pokazuję, jak wszystko pakuję i tak dalej, z racji, że ja nigdy się nie pakowałam na taki city break aż tak budżetowo. W sensie nawet nie, że budżetowo, bo nie, jakoś nie oszczędzamy tutaj tak, wiecie, co do każdej złotówki, tylko po prostu nie chcemy wydawać zbędnych pieniędzy na bagaż, przez to mamy bardzo mało miejsca, jak na to, na ile lecimy i na jaką temperaturę. A wy, jeżeli oglądaliście moje pakowanie walizki, dobrze wiecie, że ja zawsze pakuję bardzo dużo rzeczy. Bardzo, bardzo dużo rzeczy zawsze pakuję ze sobą. No i teraz jedyne co mamy, to uwaga. Ja nie wiem, jak ja to zrobię. Przysięgam, nie wiem, jak to zrobię, ale dlatego nagrywam ten filmik, żebyście by mi pomogli. A więc tak, mamy taką walizkę, więc to już jest coś, ale uwaga, mamy taką walizkę na pół z Martyną. Dokładnie tak. Także mamy taką walizkę, musimy się nią podzielić porówno na pół. Nie może ona ważyć więcej niż 10 kg, z racji, że lecimy tanimi liniami lotniczymi. To jest chyba Wizz Air, tak to się chyba nazywa. No ale oprócz tego mamy jeszcze tak zwane przedmioty osobiste, jak to nazwali, właśnie na stronie Wizza. Czyli jest to plecaczek. I ja specjalnie zamówiłam taki plecak. Specjalnie na tą okazję. Znaczy wiadomo, mam nadzieję, że takich okazji będzie więcej, takich city breaków będzie więcej. I jest to po prostu taki plecak, który, wiecie, nie otwiera się w taki tradycyjny sposób, tylko otwiera się w ten sposób i tutaj macie nawet taką klamrę, że możecie sobie tutaj poukładać ubrania i wiecie, macie pewność, że wam to tutaj nigdzie nie wypadnie, nie będzie się przemieszczać ani nic w tym stylu. Oprócz tego można sobie tutaj podpiąć powerbanka, bo jest tutaj o wejście, tutaj od zewnątrz jest kabelek, także można sobie w środku podpiąć. Pełno kieszonek nawet na kosmetyki, żeby nam się tutaj nic nie wylało, to jest taka foliowa, tutaj jakaś siatka, tutaj z tyłu mamy też antyzłodzieje, ja to tak nazywam. Znaczy, że to jest po prostu taka kieszonka, która jest na plecach. Wiadomo, jak macie plecak, no to nikt wam nie wyciągnie zza pleców z tej kieszonki nic, więc to jest fajne miejsce na portfel, czy paszport na przykład, albo telefon. No i tutaj jeszcze z przodu też jakieś kieszonki. Nie jest naprawdę tak źle. To może ważyć chyba 8 kg, z tego co pamiętam. Także nie byłoby tak źle, gdyby nie to, że lecimy w zimę, w jesień, taką, no wiecie, no takie chłodne pory generalnie, gdzie potrzebna jest masa ciepłych rzeczy, rzeczy na przebranie, jakbyśmy zmokły. Londyn i w ogóle Wielka Brytania, Anglia jest znana z tego, że tam wiecznie pada, więc musimy mieć coś na zmianę, jakbyśmy zmokły. No i generalnie dużo ciepłych rzeczy jest potrzebnych, bo chcemy też łazić cały dzień, więc nie możemy być, wiecie, poubierane w koszulki i kurtki po prostu, tylko naprawdę muszą być czapki, rękawiczki, szaliki. Mam nawet bieliznę termo, żebym naprawdę nie zmarzła, bo ja akurat jestem wielkim zmarzliluchem. Potrzebuję ciepłych rzeczy. Oprócz tego chcę mieć, wiadomo, na jakąś też imprezę,
deskę większą, bądź większą, więc też takie rzeczy trzeba popakować. O Jezu. Byłam właśnie przed chwilą na strychu, z racji, że jeszcze nie mieliśmy ściągniętych jakichś takich czapek, przynajmniej ja nie miałam ściągniętych, moja mama miała coś tam, ale ja nie miałam ściągniętych jakichś czapek, szalików i tak dalej, więc pościągałam wszystkie moje czapki, które najbardziej lubię, wiadomo, nie będę brała ich wszystkich, tylko wyciągnęłam, żeby po prostu już mieć. Ta jest moja favorite, kocham ją, ona nie gryzie, jest przyjemna, cieplutka i tak dalej, więc mam taką czapkę, mam taką zieloną ze Stacji, mam taką niebieską, ona jest chyba ze Stradivariusa, taką, tej za to nie lubię, jest przepiękna, jest, ma przepiękny kolor, jest z Handemu, ale jej nie lubię, bo ona strasznie gryzie. Miałam ją w zeszłym roku w Nowym Jorku i było wtedy po minus 7, minus 10 stopni, więc musiałam mieć czapkę, a to była jedna z nielicznych czapek, jakie tam miałam i ona mnie tak gryzła, że po prostu w każdym możliwym miejscu, gdzie mogłam, to zdejmowałam ją. Ale mam też taką, która jest w bardzo podobnym kolorze, tylko z takim napisem i ona na przykład już nie gryzie. I mam też jedną z moich ulubionych, ale z drugiej strony nie pasuje do wszystkiego już, tak jak na przykład inne. Z racji, że ona jest taka zielono-różowa, ale kocham tą czapkę, jest naprawdę przepiękna do białej kurtki albo płaszczyka, no przepiękna. Oprócz tego mam jeszcze taki komin, coś w tym stylu, w sensie taki kaptur. O. Rękawiczki, mam tutaj takie giga ciepłe i mam tutaj takie, które są takie bardziej ładniejsze niż ciepłe. Szaliki też wzięłam wszystkie, jakie tam nosiłam w zeszłych latach, które mi się podobały, bo po prostu nie wiem jeszcze, co będę brała, a chcę, żeby też wszystko do siebie pasowało, chcę brać takie w miarę uniwersalne rzeczy. No i ściągnęłam też kurtkę, bo kupiłam sobie płaszcz specjalnie na wyjazd, z racji, że ja najczęściej nie chodzę w płaszczach, a w tym roku jakoś tak bardzo, bardzo mam wrażenie, że wszyscy się polubili z płaszczami. Ja kiedyś jak zakładałam płaszcz, czułam się, jakbym szła, nie wiem, do jakiegoś teatru albo coś w tym stylu, a zaraz zaczynam się przekonywać i na przykład dzisiaj właśnie też na studiach miałam płaszcz, który mi się mega podoba, mega dobrze się w nim czuję i na pewno go zabiorę. On jest bardzo ciężki, ale jest za to mega ciepły. Także na pewno wezmę tamten czarny płaszcz, ale oprócz tego jest jakąś puchową kurtkę, wiecie, no na takie dni deszczowe. I moja kurtka, dokładnie taka sama, ta jest akurat z Zary, a ja miałam ze Stradivariusa, ale no dokładnie taka sama. Moja w zeszłym roku się przedziurawiła, gdzieś, nie mam pojęcia gdzie, chyba gdzieś w Nowym Jorku zahaczyłam o coś i właśnie się przedziurawiła, ale znalazłam taką kurtkę i nie mówcie mojej mamie, że ona jest jej, z racji, że zamierzam udawać, że to jest tamta, mam nadzieję, że się nie skapnie. My mamy w domu dużo kłótni na temat tego, że ja od mamy kradnę bardzo dużo rzeczy i mam wrażenie, że moja mama już trochę tego dość. Ja też mam trochę tego dość, bo ja wolę mieć swoje rzeczy, ale moja mama po prostu ma tyle fajnych rzeczy i nie chce się dzielić. Napiszcie w komentarzu, mamo Wiki, podziel się z nią. Ta kurtka jest mega fajna, mega cieplutka, ona jest też długa. Ja już nie lubię, wiecie, takich kroptopowych kurtek, które nosiłam na przykład w liceum, bo chcę, żeby mi tu było ciepło, tak? Im cieplej, tym lepiej, ja to się tak całe opatulę i w ogóle będzie kozak. I oprócz tego, co jest świetnym bonusem tej kurtki, a co nie miała właśnie ta moja ze Stradivariusa, to, że tutaj właśnie w tym kołnierzyku jest ukryty kaptur. No i na angielską pogodę, moi drodzy, to jest idealna kurtka, dlatego nie mówcie mojej mamie, że to jest jej kurtka. Ja mam nadzieję, że do tego czasu, kiedy wyjdzie ten filmik, ona się o tym nie dowie i już będę dawno w samolocie. I tak naprawdę to tyle. To tyle, co chciałam wam pokazać. Na razie ja zaraz się zbieram z racji, że za 40 minut muszę wyjść na rurkę, bo jeszcze idę dzisiaj na zajęcia z rurki. No i co, będziemy pakować najprawdopodobniej większość jutro. Muszę przygotować sobie jakieś fajne stylówki, pokminić to tak, żeby wiecie, na przykład nie brać wszystkich spodni na każdy dzień, tylko na przykład jedną parę na dwa dni. Chcę zaraz na rurkę, z wami się żegnam i widzimy się w dalszym części pakowania. Dzień dobry kochani, mamy drugi dzień i ja nie wyglądam zbyt korzystnie o tej godzinie, dlatego może po prostu pokażę wam to, co przygotowałam. A więc tak, przygotowałam jakby takie outfity, żeby starczyło mi na każdy dzień, żeby każdy był w miarę inny, ale żeby jednak jak najmniej rzeczy brać, że wiecie, żeby nie brać 5 par spodni, tylko na przykład właśnie 3 pary spodni, żeby dopasować to od razu do po 2 outfity, żeby mieć też jakiś wybór, możliwości i tak dalej, jakby coś się ubrudziło też, żebym miała po prostu na zapas. Najbardziej się boję białych spodni, bo jak je ubrudzę już pierwszego dnia albo drugiego, no to nie będę miała później na inny dzień, ale nie martwimy się tym teraz, bo może takiej sytuacji nie będzie. Wiadomo, też nie jedziemy do jakiegoś kraju trzeciego świata albo coś w tym stylu. Normalnie tam są sklepy dostępne, Primark, H&M, wszystkie sieciówki i tak dalej, więc zawsze coś można kupić, żeby nie było. Ale wiecie, lepiej być przygotowany na wszystko. No i tak, pierwsze co, to biorę takie jeansowe spodnie. Wzięłam takie sprawdzone spodnie po prostu, które wiem, że i dopasuje do wielu rzeczy i też one, wiecie, dobrze wyglądają, pasują do wielu rzeczy. To jedno co, to mi spadają z tyłka, dlatego mam tutaj oto taki pasek, ale nie wiem, czy nie zamienię tego pasek na brązowy pasek, żeby mi pasował też do tych spodni. Do tego mam ten sweterek, który miałam na sobie właśnie wczoraj. Zabieram go ze sobą, bo jest mega ładny, wygodny, cieplutki, także bardzo fajnie. Dodatkowo do tego mam takie oto jasne spodnie. One nie są białe, one są takie jakby kremowe, ekri, coś w tym stylu. Do tego mam taki jasny sweterek. No i wiecie, to też można dopasować do tego, to można dopasować do tego, to można dopasować do tego. Także tutaj można naprawdę zrobić fajny bik. Następnie tutaj może te dodatki na razie wezmę na bok. Okej, okay, następnie mam taki szary golf. On
ogóle powiem wam jeszcze, to jest z H&M-u, to jest z Primarka, to jest z Primarka, to jest z Primarka. Primark ma świetne sweterki, koniecznie je obczajcie, bo są świetne. Troszeczkę gryzące, ale mi akurat to jakoś bardzo nie przeszkadza, jak nie gryzie fest, także spoko. No i właśnie mam taki oto szary golfik w takim, no on jest, to jest idealny odcień szarości moim zdaniem. No i do tych dwóch właśnie sweterków, golfów w zasadzie, bo tutaj mam jeszcze właśnie takie czarne paski, mam proszę bardzo oto to spodnie garniturowe. Spodnie garniturowe, ja cały czas latam w spodniach garniturowych, uwielbiam je, więc zabieram ze sobą. Teraz jeśli chodzi o dodatki, to do tego ciemnego outfitu, żeby nie było za ciemno, będę miała jasną czapę, a do tych jaśniejszych outfitów zieloną czapę ze Stasi, żeby to jakoś tutaj mi kontrastowało, żeby nie było tak nudno. No i właśnie mam czapę ze Stasi i do obydwóch tych outfitów mam oczywiście szalik, bo będzie zimno, także szalik i on będzie pasował i do tego, i do tej czapki, i do tych outfitów, i do tych rękawiczki. Tutaj mam takie z palcami, a tutaj mam jeszcze takie bardziej powiedzmy ładnie wyglądające bez palców. No i dwie torebki, w jedną oczywiście będę miała na sobie, drugą zapakuję. Biorę tą, bo ona będzie idealnie pasowała do tego właśnie jasnego outfitu, jeszcze do tego mam buty Ugi, w których pojadę, a jeszcze muszę spakować konwersy. Także biorę dwie pary butów i tutaj proszę bardzo jeszcze ta moja torebka Prady. Ona jest leciutka, malutka, w ogóle wszędzie się mieści i fajne jest też, bo można ją na krótki pasek, na mały pasek, więc to jest idealna torebka na wyjazdy, żeby można było dopasować do wielu rzeczy. Te wszystkie rzeczy odrzuciłam. Tutaj mam jeszcze oczywiście termoochronę, bo tak jak mówiłam, jestem zmarzluchem, więc ja pod te wszystkie rzeczy będę zakładać po prostu bieliznę termo. I tutaj mam oczywiście jeszcze konwersy. No i co? Większość rzeczy mimo wszystko musi być spakowana do plecaka, prawda? Więc zobaczymy. No i moi drodzy, sposób rulonów jest najbardziej tutaj korzystny w tej sytuacji. Już ciaśniej by się nie dało tego zwinąć. Także to sobie wpakowujemy tutaj. Dobra, spodniami nie jest źle. Pojadę w tych trzecich spodniach, czyli w tych garniturowych, to naprawdę byłoby dobrze. Nie, mi się wydaje, że jeśli chodzi o swetry, to one jednak mniej miejsca zajmą, jak będą złożone i spakowane do walizki. I no totalnie, to swetry nie ma sensu zwijania w taki rulon, bo one po prostu są bardzo puchate i one zajmują dużo miejsca. Dobra, pakuję jeszcze od razu tą bieliznę termo. Bo ktoś się zastanawiał, ta termo jest z Primarka, więc to pewnie też nie będzie jakiejś najwyższej klasy termo ochrona, ale mimo wszystko wydaje mi się, że na takie warunki londyńskie nie lecimy na Islandię, prawda, więc powinno być w porządku. Tutaj jeszcze pasek chowam. Co jeszcze? Co jeszcze? Bielizna, piżama. Dobra, to idę po bieliznę i piżamę. Dobra, kochani, trochę jeszcze popakowałam, a więc jeśli chodzi o plecak, to prezentuje to się tak. Tutaj mam spodnie, tam pod spodem są jeszcze bielizna, piżama, tutaj czapka, rękawiczka, torebka, na to idzie sweter. Tutaj w tej kieszonce mam pasek, opaskę do włosów. Tutaj mam kosmetyki takie, które muszą być przezroczyste, kosmetyczce typu żel pod prysznic, płyn micelarny, olejek do włosów, antyperspirant, mam też maszynkę jednorazową i jakieś tam leki takie, które na wszelki wypadek, typu na ból głowy czy jakaś furagina. Tutaj następnie mam Ugi, dwa sweterki. Tutaj mam nauszniki, kawałka do włosów, tu są patyczki kosmetyczne i płatki kosmetyczne. Torebka, którą będę miała ze sobą jako taki powiedzmy, no wiecie, tak żeby trzymać sobie to jakieś podstawowe rzeczy. Jakiś puder, portfel, właśnie gumy do rzucia, pomadka do ust, gumka do włosów, jakiś jeden tampon, krem do rąk. Tutaj mam też paszport właśnie, także to są takie rzeczy, które wiecie, muszę mieć zawsze pod ręką. Szalik, czapka, rękawiczki, golf, spodnie. To są rzeczy, w których jadę razem z konwersami, które są tam. Tutaj tą kurtkę jeszcze mam płaszcz, który muszę zabrać, okulary przeciwsłoneczne, które spakuję zaraz chyba tutaj. No i tutaj mam jeszcze przygotowaną kosmetyczkę, zaraz jeszcze spakuję jakąś biżuterię i tak dalej. Jeśli chodzi o tą kosmetyczkę, to tutaj mam po prostu kolorowe kosmetyki. Z kosmetyczką dzielimy się z Martyną razem, bo po prostu nie chcemy brać nadmiaru, więc Martyna będzie korzystać z moich kosmetyków, ona tam sobie bierze tylko chyba gąbeczkę i swój odcień korektora czy coś takiego. Po prostu całą resztą będę się razem z nią dzielić. Tutaj mam jeszcze soczewki, tutaj jeszcze przelane do tego pojemniczka płyn do soczewek. Dobra, spakowałam tutaj jakąś biżuterię, jakieś kolczyki, tutaj mam też naszyjniki i tak dalej. To spakuję jeszcze do torebki, to spakuję do walizki. No i tak naprawdę, kurde, większość rzeczy mam już spakowaną. Teraz czekam na rzeczy od Martyny, które będą właśnie po tej stronie. Tu jeszcze musimy wcisnąć kosmetyczkę, także wydaje mi się, że będzie spoko. Tutaj jeszcze mi się ładują słuchawki. Jeszcze najprawdopodobniej wezmę tableta, czy do ogarnięcia jakichś rzeczy, czy po prostu cokolwiek. On będzie najprawdopodobniej w plecaku. Ja na razie się z wami żegnam. Zbieram się na studia, no i widzimy się
później. Dobra, pokażę Wam teraz, jak to wszystko się prezentuje już tak praktycznie w finalnym wykończeniu i tak dalej. Wszystko się ładnie pomieściło, jeszcze później Martyna mi dorzuci kilka swoich rzeczy, bo okazało się, że no mamy całkiem sporo jeszcze wolnego miejsca i ciężaru, tutaj jeszcze na pewno trafi kosmetyczka, ale pokażę Wam, co tutaj mamy. Mamy z Martyną nowe szczoteczki, kupiłyśmy na wyjazd, tutaj jest pasta, jeszcze dołożyłam kable, zaraz jeszcze muszę dołożyć przejściówki do kontaktów, tylko zostawiłam je specjalnie na wierzchu, bo muszę znaleźć więcej, bo Martyna nie ma swojej, a dwie, no wydaje mi się, że nam nie wystarczą, także muszę zaraz poszukać ich więcej. Tutaj są buty Martyny, pod spodem są jeszcze moje buty, nauszniki i tutaj chyba nic więcej nie ma, jeszcze Martyny bielizna gdzieś tutaj jest. Tutaj z tyłu, na tym antyzłodzieju jest czytnik do e-booka, bo stwierdziłam, że kurde, mam kilogramy, to wezmę czytnik, nie wiem, czy będę czytać, nie wiem, czy będzie na to czas, ale po powrocie na pewno idę na nowe Igrzyska Śmierci, a przez to, że ostatnio dużo się działo i przez to, że praktycznie każdy wieczór miałam zajęty, to nie czytałam w ogóle, a chciałabym dokończyć, więc może uda się na tym wyjeździe, zobaczymy. I oprócz tego tutaj mam jeszcze iPada, tak jak mówiłam, spakowałam go ze sobą, żeby po prostu mieć, może nam się przydać z Martyną, jakbyśmy chciały wieczorami sobie coś oglądać, nie mam pojęcia, czy na to wszystko będzie czas, ale ja zawsze wolę mieć wszystko przygotowane. I ja wstałam dzisiaj, umyłam głowę i dzisiaj jest już dzień wyjazdu, także za niedługo będę się ogarniać i tak dalej, także bardzo fajnie. Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie, zapomniałam dograć zakończenie do tego filmu i właśnie montuję go i zdałam sobie z tego sprawę, także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, ja już w ogóle jestem po wyjeździe, wróciłam, wszystko było super, udało się, w ogóle najlepsze jest to, że się tak strasznie spinałam, żeby te walizki miały dobrze wymiary, żeby one miały, wiecie, dobry ciężar, a ani razu nam nie sprawdzili bagażu, nie sprawdzili wagi, nie sprawdzili wymiarów, nic, kompletnie nic. Wiz się totalnie tym nie przejął, a wszyscy tak mnie straszyli, że w tych tanich liniach lotniczych to oni tak sprawdzają i tak dalej. Miałyśmy może szczęście, nie mam pojęcia, ale słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i czekajcie, z racji, że niedługo wleci vlog, który nagrywałyśmy razem z Martyną, jak byłyśmy w Londynie, a później już tylko grudniowe vlogmasy, także na vlogmasy też czekajcie. To oznacza, że nie rozstajemy się na długo, widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Buziaki!